Ze statystyki matematycznej, z tematu budowy przedziałów ufności, ale wykorzystujących rozkład normalny, chciałam Wam pokazać dzisiaj taki jeden szczegół, który może się przydać przy zadaniach, które mają określoną z góry wielkość populacji generalnej. Czyli to jest temat korekta wzorów ze względu na skończoność populacji. Często się przyjmuje, że populacja generalna ma wielką, nieskończoną dla nas nie zawsze określoną liczebność, ale w niektórych zadaniach taki warunek jest zmieniony i populacja jest z góry określona. Przykładem sytuacji, kiedy mamy skończoną populację, jest na przykład liczba uczniów w szkole, liczba studentów pewnej uczelni, dowolna liczebność, ale która no, istnieją możliwości, żeby określić, jak liczna ona jest. I w przypadku, kiedy chcemy zbudować przedział ufności dla średniej, można otrzymać bardziej dokładny estymator odchylenia standardowego, czyli faktycznie to odchylenie standardowe, które zazwyczaj stosujemy, może zostać bardziej dokładnie potraktowane i bardziej by przypominało odchylenie standardowe, jakie by było w populacji generalnej. Jeśli liczebność próby stanowi co najmniej 5% całej populacji generalnej, wtedy możemy zastosować tak zwany czynnik korygujący, który wynika z tego, że im większą bierzemy próbę i bardziej ona zbiega do populacji generalnej, wówczas ten błąd estymator jest lepszy. Możemy w tym momencie zauważyć, że ten współczynnik korygujący ma następującą postać. To jest przyłożone, dosłownie powiem, przyłożone do odchylenia standardowego wynik obliczenia, gdzie n to jest wielkość populacji generalnej i o ustalonej liczebności, jaka była wielkość próby. Generalnie będzie chodziło o to, że typowy wzór na przedział ufności dla średniej, w przypadku gdy mamy tak zwaną dużą próbę i bazujemy na rozkładzie normalnym, czyli U alfa albo Z alfa, wygląda następująco. Od średniej odejmujemy błąd średniej i do średniej dodajemy błąd średniej właśnie z tą wartością krytyczną z rozkładu normalnego. Jednak jeżeli mamy dołożyć ten współczynnik korygujący, bo znamy wielkość populacji generalnej i próba liczy ponad 5% tej populacji generalnej, to w miejsce S od X podstawiamy S od X razy cały ten pierwiastek. Czyli w tym przypadku powiemy, że na wysokości S od X, czyli jeżeli to by wypadało w liczniku pewnego ułamka, to przemnażamy to razy ten współczynnik korygujący i tak otrzymany wynik estymacji średniej będzie o wiele bardziej dokładny. Drugim przypadkiem, kiedy na pewno możemy zastosować ten czynnik korygujący, to tak samo przedział ufności dla odsetka. Korzystamy z rozkładu normalnego, jest wartość krytyczna z rozkładu normalnego, a tu jest odsetek z próby. Jeżeli mamy wartość odsetka, tutaj pod pierwiastkiem jest, czy cały pierwiastek stanowi odchylenie od naszego estymatora odsetka, możemy zamienić ten wzór na wzór uwzględniający wielkość populacji generalnej. Takie oszacowanie jest dokładniejsze niż w przypadku tego pierwszego wzoru. Bardziej może przypominać ostatecznie populację generalną. Kwestia przykładu. Jeżeli mamy, powiedzmy, pewną przychodnię lekarską, która obsługuje około 1000 pacjentów, w celu oszacowania przeciętnej wartości liczby takich porad lekarskich udzielanych pobrano próbę losowo 100 pacjentów. W próbie stwierdzono przeciętną wartość średnią 5. Przy odchyleniu standardowym, wiadomo z próby, czyli S od X równym 2. Znajdźmy przedział ufności dla przeciętnej liczby porad lekarskich. Jeżeli widzimy, że mamy określoną populację generalną, bo to jest nasza populacja generalna i z niej losujemy mniejszy wycinek zwany próbą badawczą. I jak mamy określić przedział ufności dla przeciętnej liczby porad lekarskich, takich udzielonych, to wybieramy wzór w przypadku średniej z użyciem dużej próby. Ale pytanie, czy jednak nie ten wzór? Dlaczego? Bo jest określona populacja generalna. Próba może stanowić jakiś wycinek tej populacji generalnej. Pytanie, czy nie za duży? Jeżeli podzielimy naszą wielkość próby przez wielkość populacji generalnej, otrzymujemy 0,1. A więc możemy powiedzieć, że ten odsetek wielkości próby badawczej przekracza 0,05, a więc należy zastosować czynnik korygujący.
czyli zastosujemy nie ten wzór, a ten poniżej, który uwzględnia wielkość populacji generalnej. Wynika z tego, że próba stanowi dość duży poziom populacji generalnej i byśmy zastosowali ten wzór. Kwestia podstawić, ile wynosiła średnia, odchylenie standardowe, duża literka N to jest populacja generalna, mała literka N próba badawcza. Tutaj wystarczyłoby to wszystko pouzupełniać. Jeśli potrzebujecie nauczyć się czegoś więcej o samych przedziałach ufności, zapraszam do playlisty Statystyka Matematyczna.